Dzień dobry. Witam Was serdecznie w ostatnim dniu naszej alpejskiej wycieczki. Mówię po cichu, bo jest godzina 6 z małym hakiem. Obudził nas drobny deszczyk, który pojawił się niestety i troszeczkę zmoczył nasze rzeczy. Dzisiaj nad Alpę przychodzi jakieś spore załamanie pogodowe, ale dopiero po godzinie 12, więc raczej nas już tutaj nie będzie, bo dzisiaj zbieramy się i ruszamy w stronę domu. Ale ruszamy w nieco hybrydowy sposób, bo ja muszę zabrać auto z przyczepą, ale Paweł jeszcze sobie chwilę, kawałek przejedzie. No i spotkamy się gdzieś w trasie. A może jeszcze kilka słów o kempingu. Tutaj strefa namiotowa, tutaj gdzie my stoimy i tam. I tam się jeszcze ciągnie. Tutaj jest strefa taka pół na pół, bo stawiają i busiki, i czasami namioty się rozbijają. Niestety większość miejsc jest pochyłych, tak jak tutaj widać. Nie wiem, czy to odda kamera. Tam na drugim poziomie jest więcej miejsc takich wykostkowanych, prostych, oznaczonych numerami. To tam autka stoją prosto. Zresztą tutaj też od czasu do czasu, tak jak ta przyczepka na przykład, ma miejsce wykostkowane i to jest proste, albo tam, gdzie busik Westfalia stoi. Większość turystów, którzy tu przyjeżdżają, to turyści jednodniowi. Rozbijają namiot i uciekają gdzieś w dalszą stronę. I tak to wygląda ładnie. O, tu widzicie, jak wyglądają parcele wykostkowane właśnie. Blisko siebie, ale spokojnie się zmieszczą i kampery, i busiki. No ważne, że prosto. Dla niektórych to ma znaczenie. Bo tutaj na przykład namioty stoją sobie krzywo. Tak, tutaj na przykład, o, tutaj namioty stoją krzywo pod kątem. Budynek, toalet jest jeden. Tutaj jest męska, damska, dwa prysznice, dwie toalety. Więc nie za dużo na taki duży kemping. Z tyłu miejsce do mycia naczyń. I do wylewania toalety turystycznej też tutaj jest miejsce. I tutaj też miejsce do mycia naczyń. Jest tam jeszcze jeden budyneczek, taki mały na dole. Gdzieś go tutaj widać. Tylko i wyłącznie z toaletami, ale takimi, wiecie, na małysza. A to jest taka wiatka, pod którą są ustawione stoliki, ale widziałem, że ludzie bez namiotów normalnie tu rozkładali śpiwory i spali. Obok jakieś stoliczki betonowe. A tutaj domki do wynajęcia, kilkuosobowe. Najlepszy jest ten jeden, bo to jest jednoosobowy. Gdzie to ten mój? To jest jedyneczka, taka malutka. Śmiesznie ten domek wygląda. Zajrzałem sobie do środka, jedno łóżko w zasadzie i tyle. I malutki stoliczek. I tutaj już budynek z wyjazdu, z kempingu. IPOP. Kemping malutki, taki bardzo kameralny, ale z drugiej strony po co chcieć, czego chcieć więcej? No jak się przejeżdża tutaj, bo to jest zaraz przy autostradzie niedaleko, albo jak się wypada tak jak my, co w zasadzie tylko tutaj nocujemy, czasu nie spędzamy, to dla nas jest wystarczająco wszystko. Jest woda ciepła, nie trzeba żetonów kupować, można się wykąpać po całym dniu. Obok jest pizzeria, jest piwko. Idealnie, wszystko jest to co trzeba. Paweł kończy się pakować. Ja kończę robić kawę, a na niebie z jednej strony błękitne niebo, a z drugiej strony takie chmury, jakby zaraz miało lunąć. Ale prognozy podają, że dopiero po 12, na to zobaczymy. Ustawiam na wysokości. Pojechał Pawełek na mangard. Ucieka przed tymi czarnymi chmurami, które są tutaj, a w stronę mangartu i w tamtą stronę Słowenii ma być jeszcze w miarę ładnie. Mati śpi, ja siadam do pracy i do pakowania tego majdanu całego.
Adrian kazał nagrywać, to nagrywam. Jestem pod Mangartem. Poszedłem się chwilę, jak już tu wjechałem. Garść takich szybkich informacji, nie będę się rozgadywał, bo Adrian nagrywał o tym osobny odcinek, o tej przełęczy. Ale tak na szybko, wjazd 10 euro, czyli tyle samo co rok temu albo dwa lata temu, jak Adrian tutaj był. Droga bardzo fajna, oczywiście, wąska, kręta. No, jest 9 rano, ruch jest niewielki, ale mimo wszystko i tak, jeżeli spotkacie na drodze jakiś samochód, to czasami może być problem, żeby się gdzieś tam wyminąć, a szczególnie jeśli są dwa samochody, które się mijają. Na szczęście są takie miejsca przeznaczone do mijanek, czyli poszerzona droga. Co tam jeszcze? No, padało rano, więc nie było szaleństw na tej drodze, no trzeba było troszkę uważać. No, polecam przyjechać rano. Dzisiaj jest niedziela, spodziewałem się, że będzie dosyć duży ruch, natomiast na szczęście jest jeszcze na tyle wcześnie, że jest spokojnie. W zasadzie wjechałem do góry 15 minut około, no to spotkałem dwa motocykle. Na górze jest jeden jeszcze. Także o tej porze bardzo przyjemnie. No i chyba tyle. Zostawiam Was z takim widoczkiem. Ciekawostka, bo zakaz wjazdu i zakaz przejścia. Panowie z obsługi są. A i tak kupa samochodów. Tam sobie, tędy, tą ścieżką ludzie sobie idą do góry. Kiedyś można było wjechać na samą górę, aż tam pod samo siodełko mangarckie. A teraz koniec. Prawie wszystko już zebrane i spakowane, bo przez moment dość mocno padało, więc się uwinąłem. A tutaj świeci nam znowu słoneczko. Bardzo fajnie, że wyszło. O, na śniadanie parówki z Biedronki. W sensie kupione w Biedronce. Z serem też z Biedronki. Ze serem też z Biedronki. No i jemy. I powoli się będziemy zbierać. Godzina 10.30, Paweł gdzieś tam sobie jeździ, a my opuszczamy kemping. Zapłaciłem, zgodnie z tym co mówiłem w pierwszym odcinku, 38 euro za jedną noc, czyli 114 euro za trzy noce. Bardzo dobra cena, jak za taki zestaw i tyle miejsca, które żeśmy zajęli. No i trzy osoby plus wszystkie te dodatki, które mieliśmy w cenie. Jedziemy gdzieś jeszcze tutaj obok poszukać jakiegoś kościoła. Startu drogą 202, a potem 206. Przyjechałem sobie na przełęcz w sieć. Tak się prezentuje. Droga troszeczkę inna niż na Mangart. Zdecydowanie szersza. Więcej serpentyn, więcej zakrętów. Dużo miejsca, żeby sobie dobrze pojeździć. Natomiast no, trzeba uważać na rowerzystów, bo jest ich bardzo wielu, albo na przykład na jakieś autokary wyjeżdżające za serpentyny, za zakrętu. Kościół jest, dzwony biją,
ale kurde, no a podróżowanie po włoskiej ziemi autem z przyczepą jest cholernie trudne. Mati idzie teraz zobaczyć do tego kościoła w ogóle, czy tam jest jakaś msza czy coś. A ja spróbuję gdzieś tu nawrócić, tu jest jakaś droga na jakąś łąkę, no to spróbuję tutaj wynawracać, bo ja zostawiłem kurczę pół parkingu, no. W kościele nadal biją, Matiego tam już rzucałem dobre pół godziny temu. Ja z tego parkingu tutaj cofałem, no nie przesadzając, kurczę, z 15-20 minut w ogóle nie mogłem wyjechać, bo co cofałem, to jakiś Włoch stawał, a co stawał jakiś Włoch, to oczywiście skończyło się na trąbieniu, na kłótniach i tak dalej. Dopiero państwo z Polski wyszli na środek drogi i mi pomogli wyjechać. Myślałem, że tam na dole można, poszedłem tamtą fosą, myślałem, że tam można wyjechać, ale się okazało, że fosa jest ślepa. No, a teraz zaparkowałem chyba w najbardziej włoski sposób, czyli tak jak nie wolno. Mam nadzieję, że nie będzie mandatu. No, zobaczymy. Ale co mam zrobić? No, jeżdżenie samochodem z przyczepą po terenach włoskich nie jest proste. Szczególnie po takich miejscowościach, gdzie tutaj jest zakaz ciężarówek, zakaz, tutaj w ogóle nie można wjeżdżać. I w całej tej miejscowości, ale fura. I następna. Jachcie. W całej tej miejscowości obowiązuje maksymalnie 6 metrów. No nic, stoję tutaj. Może mandatu nie będzie. Tak, w ogóle to jesteśmy w miasteczku Węcone, które jest bardzo ładne, ale tutaj w ogóle nie można wjeżdżać niczym. Kościół w środku piękny, taki surowy. Tutaj jakieś stare malunki chyba zostały, ale zapach tego kościoła jest niesamowity. Tak wygląda kościół z zewnątrz. Piękny. Z tego co mi się udało dowiedzieć, to msza była o 7 i będzie kolejna o 19. A teraz muszę tymi uliczkami jakoś poszukać Matiego, bo żeśmy się minęli. I gdzieś poszedł już. Tu też jakieś stare ruiny, ale no niestety nie ma czasu, żeby się dowiedzieć coś więcej. Bo ja mam robotę, a i Paweł za niedługo pewnie będzie kończył jazdę. Nie wiem w ogóle gdzie on jest, nie mamy łączności, bo nie ma zasięgu. Mandatu żadnego nie ma, więc chyba nam się upiekło parkowanie po włosku. Mamma mia. A teraz mały offroad, bo pojawił się pomysł, żeby się wykąpać w tej rzece, tylko rzeki nie ma i musimy gdzieś tam dojechać, gdzie ten kamper stoi. Ciekawe jestem, czy go w ogóle na kamerze będzie widać. Tylko jak tam dojechać do cholery. A tu ktoś na miejscówce takiej vanlife'owej zostawił sobie obrazy. Ciekawe. Nawet ładne w sumie, ale ciekawe, czy ktoś to rysował, czy co? A to taka miejscówka tutaj nad rzeką, której w sumie nie ma. To cały czas szukamy gdzieś naszego miejsca. Stoimy gdzieś na środku rzeki. Wjechaliśmy już dość daleko, ale bałem się, żeby się nie zakopać potem przy nawrotce. I wody nie ma. Jak okiem sięgnąć, nie ma wody. Dopiero tam daleko, gdzie Maty idzie, widać kawałek wody. Jest woda. Cieszymy się tak jak ci, co by na Marsie odkryli wodę. No, wariat rzuca we mnie kamieniami, ale jest ładnie. Pięknie jest, piękny widoczek, na pewno będzie burzowo. Woda zimna, cholera, a parno jest także, szkoda gadać. Przed chwilą mówiłem, że na Wrzciciu mały ruch, a potem jak zacząłem zjeżdżać, to nagrałem ile było samochodów. Natomiast nie ma tych ludzi na samej przełęczy zbyt dużo, oni się chyba gdzieś rozeszli po jakichś szlakach, więc zostały po nich tylko samochody. Z przełęczy zjechałem sobie na północ ruską cestą. Nie będę opowiadał o niej, bo od historii i geografii jest Adrian. Ja powiem troszeczkę bardziej o nawierzchni. Zdecydowanie polecam wjeżdżać na przełęcz od strony południowej, czyli tak jak ja jechałem, bo droga jest zdecydowanie fajniejsza. Zjeżdżając na północ, wiele serpentyn jest wyłożonych kostką. Prawdopodobnie jest to pozostałość po tej starej drodze, więc jest troszkę bardziej trzeba uważać. Ruch zdecydowanie większy po stronie północnej, a ja sobie pojechałem teraz na przełęcz Wurzenpass, która jest jednocześnie przejściem granicznym austriacko-słoweńskim. Rozmawiałem z Adrianem, mieliśmy się dzwonić tutaj
Powiedział, że ma jeszcze no, ponad godzinę drogi do mnie, także niestety muszę jeszcze iść gdzieś pojeździć. No, a tutaj na przełęczy stoi sobie czołg. Myślę, że ja nie będę też opowiadał o nim, bo na pewno znajdziecie informacje na Adriana odcinku. Natomiast bardzo fajny czołg. Tak w ogóle to jest to bardzo fajna miejscówka do tego, żeby tutaj kiedyś przyjechać na dłużej. Miejsce super. Wprawdzie w korycie potoku chyba bym się nie odważył spać. Na pewno bym się nie odważył spać. Ale miejsce tutaj jest fajne. Woda, prąd, cisza, spokój, szuterki. A do domu mamy 890 km, ale to jest do nas na Podhale. Plus jeszcze jak Pawła weźmiemy i zawieziemy, no to wyjdzie nam znowu 1100 km prawie. I lecimy na autostradę. Karnia Tolmezzo. Uwaga, przed tobą punkt poboru opłat. No niestety wiemy, Zuziu, że jest punkt poboru opłat. Pojedź w lewo na A23. Tutaj bierzemy bilecik. Ticket pronto. O, wyszedł. I lecimy po Pawełka. Z Wurzenpass przyjechałem do Villacher, Alpenstrasse, niedaleko, jedna od drugiej. 15-kilometrowa droga, bardzo fajna, długie, szerokie zakręty, dobry asfalt, niestety droga płatna, 14 euro, no ale dosyć fajna, widokowa, także myślę, że warto. Wybraliśmy sobie jakiś punkt spotkania pod Villach, ale obawiam się, że chyba nie dojedziemy za szybko, bo taki jest korek i z taką prędkością jedziemy niestety powolutku bardzo. Korek do bramek, ale zobaczcie jak pięknie ustawiają się kierowcy. Środek wolny, nie muszą, a ustawiają się jedni po lewej stronie, drudzy po prawej. I żeby nie było, że to tylko z tyłu, to z przodu jest dokładnie to samo. A teraz przypomnijcie sobie, jak wyglądają nasze polskie warunki na autostradach, jak jest korek. Minut stania do bramki. Karta i bilet już przygotowane, żeby było jak najszybciej. No i niech nas kasują. A tam w ogóle już ludzie stoją, obsługa i puszcza do wszystkich bramek, nawet tych takich, do których normalnie bym nie podjechał. Kategoria czwarta, 10.90. No i lecimy po Pawełka. Tutaj troszkę zamieszania, ale to są Włochy, tu się wszyscy zmieszczą. Z drugą stronę też korek, a tu piękny widok w stronę Słowenii, ale bajka. Jest i nasz punkt spotkania, ale na razie Pawełka nie widzę, to jest chyba tu, zaraz zobaczymy. Guten Morgen. Guten Appetit. Jak tam? Fajnie, chciałem tyle jeździć przez was. O biedny. Mam nadzieję, że coś nagrałeś. Nic. Ej, idź. Trudno. To będę gadał cały czas.
GPS już pięknie zapakowane. Dość nam szybko poszło, bo jak raz wiedzieliśmy już jak zapakować, to już bez problemu. A teraz jeszcze tankowanie. 133 km temu żeśmy tankowali, ale raz, że paliwo tutaj jest tańsze o 40 eurocentów w stosunku do tego, co było na autostradzie. O, 16 litrów nam weszło i dobiję jeszcze trochę. I na tym już powinniśmy do Pawła te 800 km dojechać. Bo mniej więcej tyle mamy, niecałe 800 km. To myślę, że jak nie będzie jakichś wielkich korków, to 17 litrów żeśmy dolali. Koszty oczywiście wszystkie podsumuję na koniec wyjazdu, czyli pewnie jeszcze w tym odcinku. No tak, bo już kończymy. I wtedy sam jestem ciekawy, jak nam to wyjdzie finansowo wszystko. Austriacki parking. Szef kuchni przygotowuje obiadek. Nie co, byle jaki. To co będziemy jedli, szefie? Makaron z pesto i parmezanem. Makaron z pesto i parmezanem. Ja powinienem iść do gastro, a nie do jakiejś organizacji. Ale wiesz, na organizacji ruchu turystycznego też trzeba żywić ludzi czasami. No i tak sobie jedziemy. Ciepło jest bardzo, ale nie spieszy nam się nigdzie. A tu jeszcze z tyłu będzie kawka. No ładnie, to było niehigieniczne. Ale sami swoi. A i tak muszę umyć, bo brudne, ktoś nie doczyścił. Przepraszam, to ja. Wstydziłbyś się. No i tak się bawimy. Życie w podróży jest wesołe i nie nuży. A tu z drugiej strony zaraz będzie kawa do dwóch termosów i będzie git. Co ty robisz w ogóle? No odsycam makaron. Dobra. Nie dyskutuj z szefem. Trzeba powiedzieć, że to wrzucasz, bo bym opuścił. Dobra, jest pięknie. Musisz być gotowy na wszystko. No tak, już się przyzwyczaiłem, że muszę być gotowy na wszystko. Muszę iść po pesto, uno momento. Piękna kawusia. Numer jeden. A tutaj powstaje. Jest gotowe. A to przepraszam, to jeszcze nie pokazuję. Nie pokazuje się aktorów za kulisą, bo tak samo makaron. Kawka zrobiona. Proszę, Adrianito. O, dziękuję bardzo. No, wygląda bardzo ładnie. Master Chef. Junior. Junior. Dzięki. Smacznego. Dziękuję na wzrok. Dalsza droga to nudna droga autostradą, która nudna jest zarówno jak się jedzie samochodem, jak i motocyklem, ale jednak samochodem się lepiej jedzie, szczególnie jak jesteśmy w trójkę, bo można sobie pogadać, pożartować i dystanse można robić większe, bo spokojnie pomiędzy przystankami można robić większe ilości kilometrów. Jechaliśmy w zasadzie całą noc, z Pawła zostawiliśmy coś koło pierwszej, drugiej w nocy. Myśmy jeszcze dojechali w okolice Krakowa, tam żeśmy spali. Rano trochę pracy i powrót do domu. Także meldujemy się po 1077 km w domu. Motocykl już ściągnięty, zaraz będzie wszystko myte, szykowane do kolejnego wyjazdu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się taki nadarzy. A teraz małe podsumowanie tych kosztów wszystkich, które zaraz Wam przygotuję, ale ja już się nie będę pokazywał, więc ja już się tutaj pożegnam, a resztę pokażę Wam rozpisane koszty i piękne widoki, bo tego zdecydowanie nigdy za wiele. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Wyjazd był wprawdzie krótki, ale o kosztach trzeba wspomnieć tradycyjnie, bo zawsze sobie podliczam takie rzeczy, więc małe, krótkie podsumowanie. Autem zrobiliśmy 2100 km wspólnie w trójkę, plus dodatkowo 500 km dojazd do Pawła. Motocyklem 830 km zrobiłem ja, 1000 km zrobił Paweł.
Lista zakupów, które widzicie, bo teraz wam tutaj pokażę obok całą listę tego, co, na co żeśmy wydawali. Tak na dobrą sprawę najważniejsze, to co chciałem omówić, to winiety, bo winiety zarówno na Czechy, jak i winieta na Austrię nie wymaga zakupu winiety na przyczepę, więc płaciło się normalnie, tak jak za każdą osobówkę, bez ilości osi i bez tego, że pojazd, że zespół pojazdu przekraczał 3,5 tony. To jest dość istotne, o czym wam później jeszcze powiem. Bardzo duże zakupy zrobiliśmy, 417 zł nas to kosztowało w Biedronce, ale tam mieliśmy większość wody. Wody bardzo dużo piliśmy, różnych wód, bo i jakieś tam osi, i wodę zwykłą, mineralną, i jeszcze jakieś tam Red Bulle były, bo to zawsze przy trasie się wypije. W sumie policzyłem, że na głowę nam wyszło ponad 3 litry wody dziennie, ale też mieliśmy straszne upały. Resztę, no to jak oglądaliście film, to wiecie, gdzie i za co płaciliśmy. Wyszło nam 3894,21 zł za te zakupy, które robiliśmy. Dzieliliśmy to na tej zasadzie, że koszty dojazdu dzieliliśmy na dwa pomiędzy mnie i Pawła. Koszty życia, czyli zakupy, jedzenie i jakieś tam dodatkowe atrakcje, dzieliliśmy na trzy. I wyszło nam tak, że z podziału na dwa wyszło po 833 zł, z podziału na trzy wyszło 742,61 zł. I teraz jak to podsumowałem, to Mati zapłacił 742,61 zł plus, no i tyle, a my z Pawłem do tych 742 zł musieliśmy dopisać jeszcze 833 zł, czyli my z Pawłem zapłaciliśmy po 1575,80 zł, tyle nam wyszło, ale to oczywiście jeszcze nie koniec, ponieważ dodatkowo musieliśmy zapłacić paliwo do motocykli, to już każdy sobie płacił we własnym zakresie. Ja zapłaciłem około 320 zł, względnie mało, dlatego że 20 litrów wziąłem sobie z Polski, a dodatkowo jeszcze w GS-ie jest 34 litry, czy tam, no 34 litry zbiornik, więc cały zbiornik pod korek miałem zatankowany na przyczepie. Dolałem tylko 10 litrów, jeśli dobrze pamiętam, na jednej ze stacji, a tak to cały czas paliwo było z Polski, więc nie wyszło za dużo. No i mnie jeszcze doszedł dojazd do Pawła, to jest około 500 km i to jest właśnie to, co chciałem, żebyście zwrócili uwagę na to, że dojazd do Pawła, koszty etola, czyli to, że mam auto z przyczepą powyżej 3,5 tony, wyniósł mnie 61,35 zł tylko i wyłącznie za przejazd w stronę Gliwic i z powrotem, i to niestety kosztowało nas tyle, co winieta cało, winieta 10-dniowa na Czechy i dużo więcej niż winieta 10-dniowa na Austrię. To tylko pokazuje, jak droga jest jazda po naszym kraju, szczególnie jeśli chodzi o przyczepę. Zresztą jak jeździcie osobówką i płacicie za autostrady, to też wiecie doskonale, jak to wygląda. No po prostu bardzo dużo. Całkowity koszt wyjazdu zamknął się w kwocie, tak planowałem, żeby wyszedł do 2,5 tysiąca i się udało, wyszło 2350 zł, więc jakby to policzyć na dni, chociaż nie wiem, czy jest sens liczyć na dni, bo to nam wyszło od środy po południu do poniedziałku rano, ale generalnie nie ma, dobra, nie będę liczył, bo to nie ma sensu. Bardzo fajnie spędzony czas, ja to mówiłem już parę razy, ale za każdym razem powtórzę, pieniądze zawsze się zarobi w jakiś sposób, a czasu straconego nie odzyskamy, więc cieszę się, że ten czas z przyjaciółmi, z motocyklami, z pięknymi widokami mogłem spędzić i bardzo się cieszę, że im też się podobało. A jeżeli wam się podobają Alpy, jeżeli lubicie Alpy, to mam dla was taką ciekawostkę, bo w międzyczasie, jeszcze jak nagrywałem tamtą jazdę, bo to podsumowanie nagrywam już kilka dni później, dowiedziałem się, że znowu w stronę Alp ruszę, też na 4 dni, tym razem na kołach motocykla, więc będzie ciekawe porównanie, chociaż wyjazd troszeczkę będzie inny, ale będzie ciekawe porównanie i ciekawy jestem, jakie tam wyjdą koszty za te 4 dni jazdy mniej więcej po Alpach. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Piękne są te Alpy. Cześć.